Poznaj 7 pomysłów na to, jak korzystać z czatu GPT. Nawet jeśli wcześniej korzystałeś z narzędzi sztucznej inteligencji, to z pewnością część z tych pomysłów będzie dla Ciebie zaskoczeniem. W pierwszym kroku, aby w ogóle włączyć czat GPT, wejdź na stronę chatgpt.com, a następnie kliknij jeden z dwóch przycisków albo zaloguj lub zarejestruj się, jeśli jeszcze nie masz konta. Z lewej strony znajduje się archiwum, czyli historia Twoich czatów. Jeśli nie wyświetla się ten panel, to kliknij w tą ikonę i teraz możesz zobaczyć właśnie swoje wcześniejsze rozmowy z czatem GPT, a także ulubione rozmowy. Pierwszy sposób na wykorzystanie czatu GPT to generowanie różnego rodzaju pomysłów, na przykład na artykuły, posty czy też wideo. Wpiszmy więc tutaj proste polecenie do tego czatu. I polecenie może wyglądać w taki sposób. Daj mi 10 pomysłów na krótki film typu rolka, TikTok związanych ze zdrową dietą. Wpisujemy to polecenie, a oto 10 pomysłów, które wygenerował do nas czat GPT. Bardzo fajnie, bo oprócz tutaj takiego tytułu mamy także krótki opis, co powinien taki tutaj film zawierać. Przejdźmy w ten sposób do drugiego pomysłu na to, jak korzystać z czatu GPT i będzie to właśnie generowanie treści. W tym przypadku użyjemy naszego jednego z pomysłów tutaj wyżej. Mi spodobał się ten pomysł trzeci, więc napiszmy tutaj polecenie. Stwórz post na platformę Twitter na temat i tutaj wklejam temat trzeci z tych powyższych, który mi się spodobał. Dajemy Enter i za chwilkę dostaniemy rezultaty od czatu GPT. Dzięki temu, że wspomniałem, że jest to właśnie post na Twittera, a nie na przykład odpowiedź na maila, mamy tutaj bardziej nieformalny język, emot, ikony, no i oczywiście hashtagi. Długość także jest dopasowana do stylu Twittera. ChatGPT uważam, że spisał się tutaj naprawdę bardzo fajnie. Czat stworzył dla nas krótki post, to teraz zróbmy odwrotnie, aby przekształcił długi tekst w streszczenie. W tym celu wejdę na mojego bloga i wybierzmy jeden z artykułów. Oczywiście tematyka będzie związana ze sztuczną inteligencją. Powiedzmy, że ten słaba versus silna sztuczna inteligencja. Zaznaczmy tutaj cały artykuł, no i oczywiście go teraz kopiujemy. Wkleimy go tutaj do czatu, jednak zacznijmy najpierw nową rozmowę. Czasami lepiej będziesz mógł korzystać z czatu GPT, kiedy otworzysz nowe okno, ponieważ czat zapamiętuje tutaj kontekst, więc aby nie kontynuować tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, otwórzmy nowe okno. W tym celu klikamy tutaj tą ikonkę, będzie to nowy czat. I zaczynamy wszystko, można powiedzieć, od zera. Teraz napiszmy polecenie, które sprawi, że czat GPT streści nam cały artykuł. Tutaj kluczowe będzie też określenie, jak bardzo chcemy go streścić. Bo jeśli zostawimy samą wartość streść ten artykuł, to czat może go streścić do 3, 5, 10 zdań. A jeśli napiszemy streść go w 3 zdaniach, to otrzymamy zupełnie inny rezultat. Wklejamy artykuł i zobacz, co się za chwilkę stanie. W przypadku komunikacji z sztuczną inteligencją, także właśnie czatem GPT, ważne jest tutaj niemal każde słowo. Zdania co prawda są tutaj rozbudowane, jednak wszystko się zgadza, są 3 pierwsze, 2 i 3. Tak więc można powiedzieć, że czat GPT świetnie nadaje się również do streszczeń. A takie wykorzystanie sztucznej inteligencji z pewnością przydać się zarówno w szkole, pracy, jak i życiu codziennym. Miałeś kiedyś tak, że kojarzyłeś scenę z filmu lub jakąś postać, ale nie mogłeś w ogóle sobie przypomnieć, co to był za film lub książka? ChatGPT pomoże Ci to właśnie zidentyfikować. Zobacz, wpiszmy tutaj taki prosty prompt, w jakim filmie wystąpił Zbyszko z Bogdańca. Oczywiście odpowiedź tutaj będziemy wszyscy kojarzyć raczej, ale zobaczmy, czy ChatGPT zda tutaj rolę. I dostajemy odpowiedź, oczywiście poprawną, że Zbyszko z Bogdańca jest postacią z powieści Krzyżacy. Dalej mamy informacje o filmie, no i kto zagrał główną rolę. Dalej oczywiście moglibyśmy kontynuować konwersację z czatem i poprosić go na przykład o streszczenie książki, filmu lub wymienienie najważniejszych innych postaci. Chciałbyś stworzyć swoją aplikację lub stronę internetową, ale nie potrafisz programować? Teraz to żaden problem, możesz w prosty sposób zakomunikować do czatu GPT, co chcesz, aby dla Ciebie stworzył. My tutaj teraz stworzymy kod strony internetowej i opis oferty dla trenera personalnego. Tak więc będzie to nie tylko strona internetowa, ale właśnie także opis oferty, który napisze dla nas oczywiście czat GPT. Ze specjalistycznych detali poprosiłem jeszcze, aby tło było tutaj granatowe. Zaraz sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Tutaj niżej mamy właśnie nasz kod. Został podpisany jako HTML plus CSS. Możemy ten kod od razu sobie skopiować i odpowiednio zapisać. Ale zerknij jeszcze niżej, bo tutaj mamy opis właśnie wytłumaczenia, na czym ten kod polega i jak on działa. A oto i efekt naszej strony
strony internetowej wygenerowanej przez ChatGPT. Więc tak, mamy tutaj trener personalny, wszystko się zgadza, tło jest granatowe, oferta została stworzona przez ChatGPT oczywiście, mamy tutaj fajnie pogrubienia i co ciekawe, na dole nawet mamy tutaj przycisk, co prawda on nigdzie nie będzie prowadził, no bo nie podaliśmy tutaj żadnych danych, ale jest. Jest to doskonała baza wyjściowa. Teraz można dalej komunikować się z czatem, żeby pozmieniał niektóre elementy, tak? Czyli na przykład, żeby tło nie było pomarańczowe i żeby dopisał zamiast Jan Kowalski, na przykład Jan Nowak. Szóstym pomysłem na wykorzystanie czatu GPT jest analiza danych. Możemy do czatu GPT przesyłać nasze dokumenty, zdjęcia, a także arkusze kalkulacyjne. Ja taki właśnie arkusz z przykładowymi danymi właśnie tutaj wrzucam. Wystarczy, że go złapiesz i możesz go upuścić w okno czatu. Teraz nasz załącznik jest dodany, polecenie jest przygotowane i chcemy, aby czat powiedział nam, ile osób tutaj z tego arkusza jest z Poznania. Ja specjalnie ten arkusz przygotowałem tak, aby było tutaj 5 osób, czyli 50%, bo 10 pozycji było właśnie z Poznania. Zobaczymy, czy czat przeanalizuje to poprawnie. Super. Tak jak widzisz, ChatGPT przeanalizował nasz dokument poprawnie. Jeśli chcesz, możesz wejść teraz w bardziej zaawansowaną konwersację, pytając go o jakieś zależności między różnymi pozycjami i tak dalej. I siódmy pomysł, który chcę Ci pokazać, jak korzystać z czatu GPT, to jest planowanie i formatowanie danych. Wklejam tutaj przygotowany przeze mnie wcześniej prompt, w którym proszę, aby ChatGPT przygotował dla mnie plan treningowy na 3 dni, trenując w domu i z wykorzystaniem masy własnego ciała. Plan treningowy ma dotyczyć odchudzania, bo chcę stracić 5 kilo. Na końcu proszę go, aby wszystko przedstawił w formie tabeli i teraz sprawdźmy, czy przedstawił wszystko poprawnie, tak jak go o to prosiłem. Super. Z tego co widzę, nasza tabela z planem treningowym jest gotowa. Mamy numerację na dni, mamy opisane ćwiczenia, także tutaj fajnie w języku angielskim. Dalej mamy ilość serii, czyli to, o co go prosiłem, a na końcu widzimy tutaj powtórzenia. Z pewnością zauważyłeś, że sukces, jak i rezultaty wyników, które dostarcza nam ChatGPT, zależne są od poleceń, które do niego wpisujemy. Także jeśli chcesz tworzyć jeszcze skuteczniejsze polecenia, a także odkryć inne niesamowite narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, to koniecznie sprawdź mój kurs, link znajduje się w opisie. Możesz tam odebrać teraz darmową lekcję. Koniecznie daj znać w komentarzu, do czego ty najczęściej wykorzystujesz ChatGPT.